Cześć, witajcie, ja jestem Chris, a to jest poradnik, który powstaje, znaczy, tak, w tym poradniku chciałbym wam podać, jak zrobić kilka ciekawych sposobów, znaczy kilka ciekawych generatorów cobblestone'a. A filmik powstaje w ogóle z inicjatywy dlatego, że właśnie obejrzałem filmik Mister C, tak, z Karo, Chunk Error Survival, i tam coś tam mówił, że jak ktoś wie, to może się powiedzieć, jak zrobić ten generator, więc pokazuję. A przy okazji, jak ktoś nie wie i to ogląda, to też się dowie. No, więc zapraszam do oglądania. A więc dobrze, zrobię takie trzy takie generatory. Jeden największy, poczwórny, składa się tutaj z jednego źródła lawy i czterech wody. Wygląda mniej więcej w ten sposób. Tutaj jest, leje woda się, potem jest dziurka w dół, żeby woda nie leciała dalej. Przerwana cobblestone'a i lawa. Tak jest z każdej strony. Tutaj jest wykorzystany ten sam motyw. Tylko, że są podwójny. To samo. Dwie kratki, dziurka. To jest tak samo. Równie dobrze można to użyć tutaj, że tutaj. Tutaj byłaby dziurka, tutaj leciałaby woda. Tutaj by się cobblestone generował. Można nawet teraz zrobić. Hops. O, no więc jedno i to samo, na to samo wychodzi, czy tak. Ale ja używałem, ten projekt używałem w Trolling Island, jeśli się nie mylę. Więc no. I tutaj taki zwykły, najprostszy generator jednoosobowy. Czyli ta sama postawa co tutaj, no. Ten właśnie jest dobry na serię multiplayer, gdzie są, no, minimum dwie osoby. Tak sobie. A, sorry z escape'a. Tak. Nigdy mi do spokoju. Jak nie pograć w coś, jak nie nagrać czegoś, to po prostu pogadać. Ale dobra. Okej. No, więc zasada jest zawsze taka sama w każdym generatorze. Ten polecam najbardziej na właśnie. Teraz mówię do mistera. Jeżeli to obejrzy, zobaczymy. Polecam ci ten generator, ponieważ jesteś tam tylko ty i Karo, więc. No, więc dokładnie dwie osoby. Jeszcze nie, Jezu. Co ja zrobiłem? Okej, mój błąd. Może być tak tutaj, że jest jedna lawa. To się musi być jeszcze rozgałęzienie, którego nie zrobiłem. Żeby szło podwójnie, czyli tutaj i tutaj. Bądź tak o. To ten zajmuje mniej miejsca. I no. No i tyle, tak tutaj o. Ale przepraszam lekko za mój głos, jestem lekko chory. Przecież jest biwaku. I w sumie to tyle co do generatorów. Więc wyglądają tak o z góry. Więc najbardziej opłacalny jest na serii multiplayer, gdzie są dwie osoby, to ten podwójny. Ten, obojętnie już. Więc teraz zapraszam do komentowania i oceniania, czy pomogłem z tymi generatorami komukolwiek, nie tylko Misterowi. No, bo fajnie to wygląda, to jest tak obudka Sona. Okej, a więc cześć, papa wszystkim. No i do zobaczenia w jakimś innym poradniku, bądź modyfikacji, bądź let's playu. Papa. Pa.